Cześć kochani, robimy weekendówkę na weekend 7, 8, 9 października, umownie. Ja Wam zawsze mówię, że to jest umownie. W sensie, że jeżeli się Wam weekend zacznie w czwartek, albo skończy we wtorek, no to, to, to nie o to chodzi, jakie to są daty, tylko chodzi o weekend. Um, albo ktoś miał fajnie, jakby we wtorek kończył weekend, co nie? No. Nie powiem, nie powiem. To nie byłby wcale zły, zły weekend. Zły weekend. Zły, zły weekend. Jezu, Mieśki, mam kupawkę. Dobra. Um, zaczynamy od Wagusi. Bo ma urodzinki. Wszystkiego najlepszego. się z okazji urodzin. Czekajcie, a ja, co my tu jeszcze mamy? W sobotę mamy... Y, ty, y, y, zaraz, dzisiaj jest weekendówka. W sobotę mamy tygodniówkę. W niedzielę jest pełnia... Jak wszystko pójdzie dobrze i zdążę ze wszystkim, czyli tak na 98%, no, to będzie w niedzielę czytanko na pełnię, co jest przed nami ukryte. Lubimy, Miśki, lubimy. Spokojnie, ja Was znam, ja wiem, że lubicie. Będziemy patrzeć, co jest ukryte przed każdym znakiem i co każdy znak ukrywa, tak jak co miesiąc. Ale to dopiero w niedzielę zrobimy. No, na spokojnie, wieczorkiem. I co dalej? I nic więcej. Dobra, lecimy. Już nie gadam. Nie gadam, bo weekendówki to są takie właściwie przecież ekspresowe czytanka. Ja się zazwyczaj nie rozgaduję na tych weekendówkach. Em, rozłożę sobie karty najpierw i później będziemy, będziemy patrzeć, co tam. Wagusiu. Skorpionusiu, szczelczyk, no szczelczyku, kozio, Rożec. No i rybki, kurde. Nie wiem, co, w ogóle nie rozumiem tego, co byk robi w ogóle. Mieszki sorry, że to tak długo trwa, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobię, zrobię inaczej troszkę. Niż ostatnio, robiłam. I dlatego dłużej trwa. Yy. No proszę. No proszę, proszę. Nie powiem, nie powiem. Jest to ciekawe. Jest to ciekawe. Kochani, yy, zróbmy jeszcze rady. Rady. Niektóre z tych kart powiem jeszcze w ogóle nie wiem, co wy będziecie robić w ten weekend. Zwłaszcza, zwłaszcza dwa znaki mają taki dziwny... No prze... Jezu. No dobra, byk już ma radę. Musia. Wypadło na byku. Wypadła karta. Zostawiam wam byki. A reszcie znaków normalnie wybiorę. Ej, by czuli się, byczuli się. Jagatki. Czeko. O, Jezuzicko! Ale dziwne dla koziorożca. Jedna z kart, to co będziecie robić, oraz karta rada, to są te same karty. To jest dokładnie ta sama karta. Bo weźcie pod uwagę, że mam dwie talie. Ta sama karta Wam wyszła. Czyli nie potrzebujecie rady, bo i tak, i tak macie w planie. Ale o co to chodzi? Dobra, już kończymy. No, bardzo dobrze, raczuliś, robisz bardzo dobrze. I panienko. No, niektórzy mają kurde ciekawe, a niektórzy to nie wiem o co chodzi, ale może wspólnymi siłami ja się kurde splułam. Sorry, Miśki, mówię, mam głupawkę dzisiaj. wszystko. dobra, dobra, dobra. Miśki, to będzie dla jakiejś być może nielicznej grupy wagusiów. Jeżeli jesteście wagą, która rozważa i przemyślewa bardzo, bardzo na poważnie, bardzo na poważnie zmianę stanu cywilnego na wolny, lub zmianę pracy, lub cokolwiek, co jest zmianą czegoś ze stabilnego, coś, co było stabilne, zmianą na coś, co nie musi być niestabilne, tylko jest inne. Coś innego. Praca, biznesy. Em, no, no, musiałabym powiedzieć stan cywilny, ale z na przykład żony w kobietę wolną, czy z męża w wolnego człowieka. Jeżeli gdziekolwiek teraz taka waga mnie słucha, to ten weekend jest jakiś przełomowy dla Was. Dlatego, że jest pokazane, że będzie jakaś bardzo ważna decyzja. Jak nie po waszej stronie, to być może po stronie partnera/partnerki. I jest pokazane jako rada dla was, żebyście szli i rozpoczynali nowe życie. No chyba, że rozważacie. Miśki dziwna. No powiem, ale dziwne. Yy, posiadanie dzieci. Jeżeli rozważacie posiadanie dzieci, to niektórzy z was dostali diagnozę od jakiegoś Mądrusia, że Wy nie możecie mieć tych dzieci? Nie wiem, czy to jest prawda, skoro Karta Rada mówi, rozpocznij nowe życie, zacznij nowe życie. Być może, chyba że w inny sposób możecie mieć dzieci. Dobra, ale to może było zupełnie do nikogo. Karta Rada mówi o rozpoczęciu nowego życia. Czy to bez żony, bez męża, czy to w jakimś innym miejscu zawodowo, czy to gdzieś na innym wydziale, czy kierunku studiów, czy cokolwiek. O co by to nie chodziło? Ale ten weekend jest pokazany w energii podejmowania ważnych decyzji i jakiejś zmiany, no mówię, albo stanu cywilnego, znaczy to nie musi być tak, że w ten weekend się zmieni stan cywilny, ale decyzja może być podjęta. Albo coś z pracą, ze studiami, z uczeniem się, co by to nie było, coś, co coś, jakaś, jakaś zmiana ma być z czegoś, co było w coś zupełnie nowego i rzeczywiście Karta Rada mówi, że dobrze robicie. To będzie dobra decyzja, skoro. Karta Rada mówi, żebyście rozpoczęli to nowe coś, nowe życie, nowe coś. Miszki, no, nie wiem dokładnie co. Mam nadzieję, że ci, do których to było, wiedzą. Dobra. Skorpionu, Lisiu. Słuchajcie, strasznie ogólne i w ogóle też znowu, no nie wiadomo czego dotyczy, bo może dotyczyć wszystkiego, tak między Bogiem a prawdą. Może dotyczyć związków, może dotyczyć przyjaźni, może dotyczyć imprezowania, ludzi, pracy, pieniędzy. Słuchajcie, to naprawdę wszystkiego może dotyczyć. Jest pokazane, że w ten weekend czeka Was jakaś decyzja lub wy... No to ja zapowiedziałam, decyzja lub wybór, powiedziałam. Nie wiem, czy, nie wiem, czy słyszeliście, że powiedziałam lub... Decyzja, y, wybór, y, ograniczenie możliwości. Było wiele możliwości, albo może były tylko dwie możliwości, a teraz już się skupimy na jednym. Tak, jakby wybór był. Za tym wyborem idzie również odpuszczenie, wypuszczenie czegoś. Czyli gdzieś był skorpion, który się kurczowo czegoś trzymał, a w ten weekend, chyba że już to zrobiliście i ten weekend to będzie tylko kontynuacja, y, jest pokazane. Jakiś jest pokazany wybór, jakaś decyzja, szala. Ktoś na szali coś położył i przeważyło coś, coś, co jest bardziej istotne dla Was, coś, co będzie priorytetem, albo tylko w ten weekend, albo w życiu w ogóle. I jest pokazane odpuszczenie, wypuszczenie. Jeżeli się ktoś zastanawiał nad kupnem czegoś, to jest pokazane wydanie pieniędzy bez żalu. Po decyzji, po podjęciu decyzji, podjęcie decyzji i wydanie pieniędzy bez żalu, jeżeli to chodzi o pieniądze. Może chodzić o to, żeby komuś coś dać, może chodzić o to, żeby komuś coś powiedzieć, ale może również chodzić o to, żeby puścić jakąś sytuację życiową, wypuścić, przestać się czegoś kurczowo trzymać. Czyli uwolnienie jest pokazane. To wcale nic złego w tym nie ma. Ja nie wiem, co uwalniacie, ale uwolnienie zawsze jest dobre, dlatego że za tym idzie takie poluzowanie tej energii. Ta energia teraz będzie mogła płynąć. Jeżeli Wy coś uwalniacie i przestajecie się kurczowo trzymać, to no może tego czegoś nie będziecie mieć, ale z innego źródła przyjdzie coś jeszcze lepszego dla Was. O co by to, Miśki, nie chodziło. Spokojnie. Cieszyć się, spotykać... Ze... W ten weekend, rada. Cieszyć się, spotykać ze znajomymi. Może się będziecie cieszyć z tego uwolnienia albo z wydania jakichś pieniędzy na coś ważnego, z podjęcia decyzji jakiejś. Tak jakbyście już... Z łatwością tą decyzję mogli podjąć. Cieszcie się, spotkajcie się z przyjaciółmi. W ogóle, żeby doszło do takiego spotkania może to jest jakieś e, randkowanie może gdzieś idziecie spotkania, imprezy, celebracje wesela imprezy, już powiedziałam e, przyjaciele, rodzina, grono ludzi cokolwiek związane z tym w ten weekend jest pokazane jako rada i radość i spotkanie się z kimś. Być może jakieś pojednanie, jeżeli ta decyzja dotyczyła pojednania, że odpuszczacie komuś, albo oni wam odpuszczają i się będziecie jednać. Być może, dobra. Szczelczyk ma dobre karty na ten weekend, ale radę ma śmieszną. Słuchajcie, po pierwsze, albo przychodzą wieści z. Dobra. Może nie że z dupę. Ale wieści z, z przypadku, o, przypadkowe wieści pozytywne przychodzą, czyli to jest tak, jakby się z wami ktoś skontaktował i coś wam powiedział, co jest pozytywne i dobre dla was, czyli szczęśliwe wieści. No to nie wiem, czy tam o ciąży, czy o czym, no to tam nieważne, no może o pieniądzach, no na radywości. Ale również do niektórych dojdą wieści z odwłoka pod tytułem Nie w sensie, że, że dupne wieści, tylko w sensie że nie wiadomo w ogóle skąd i przez przypadek. Ja, ja używając słów, z, że z dupki albo z odwłoka, to nie mam na myśli, że jest, to jest niefajne, tylko mam na myśli, że to w ogóle nie wiadomo skąd to przyszło. W sensie, że, że to było niezaplanowane, że przez przypadek ktoś się coś dowie, ale wygląda na to, że to będą dobre wieści. Możecie również znaleźć pieniądze lub dostać pieniądze i też do dwłoka, dosłownie. Miki, co to jest? No dobra, nie wiem. Możecie coś znaleźć. Dowiecie się lub znajdziecie, lub coś napotkacie przez przypadek, albo się ktoś z Wami skontaktuje, przyjdą wieści i te wieści są dobre, te wieści są pozytywne. To tak jakby albo zmienia Waszą sytuację na lepszą, albo mówi ktoś o jakiejś swojej sytuacji, to może chodzić o pieniądze, może chodzić ogólnie o polepszenie sytuacji Waszej. Dlatego dziwna jest rada, bo rada pokazuje, żeby nie być impulsywnym. Ja nie wiem, co za wieści, Jezusicku. weźcie, piszcie. Każdy szczelczy, który dostanie jakieś dobre wieści lub wieści z odwłoka, w sensie, że o, ale co, co, co to ja się w ogóle dowiedziałam, w ogóle skąd to przyszło, to piszcie w komentarzach po weekendzie, co to mogło być. No, ja, ja wiem, że nie każdy szczelec dostanie, ale jeżeli jakiś szczelec dostanie, to piszcie, bo jestem strasznie ciekawa, co to mogą być za wieści. Wydaje mi się, że pozytywne, patrzcie, jakie dobre karty. No, możecie też przez przypadek się z kim skontaktować. Ktoś się skontaktuje przez przypadek, spotkacie się, porozmawiacie, ale przez przypadek. No nie wiem, Miszki, dobra, no w każdym razie, dobre, dobre wieści. Ale właśnie, jest pokazane, żeby nie być impulsywnym, żeby nie poddawać się impulsom, żeby nie capnąć czegoś od razu i za szybko, żeby się za bardzo nie podjarać tym czymś, żeby nie zachować się jak takie dziecko, takie, wiecie, takie. Że o cukierek! Biorę tu, biegnę po cukierka. Tylko żeby się zachować bardziej dojrzale, jest pokazane, żeby uważać na niedojrzałość, impulsywność, na takie właśnie wejście w coś tak za szybko i żeby, uwa żeby ogólnie żeby uważać na impulsy albo na niedojrzałą osobę lub dziecko. Które mogłoby właśnie być niedojrzałe lub impulsywne. No dlatego mówię, no jeżeli to nie wy macie niedojrzałe impulsy, to jakieś dziecko lub jakaś niedojrzała osoba, nie musi być dziecko, może być człowiek duży, ale gówniarz, w sensie, jakiejkolwiek pci, to nie o to chodzi, ale uważać na impulsy, uważać, żeby za szybko czegoś nie zrobić, żeby od razu czegoś nie capnąć, tylko z większym spokojem, bym podeszła do wieści. Jakie by to nie były wieści, ale muszą być dobre, bo tam są dobre karty, więc Jezu, no, czekam z tym strasznie. Dobra. Koziorożcu liś. Miśki nie, wiem, Jezusie jeicku. Co, przeprowadzacie się gdzieś? No dobra, to to dla jednego koziorożca musi być pewnie, no bo to przy ile koziorożców się w ten weekend przeprowadza? No ile? No jeden, dwa może, co mi słuchają. Nawet jak było dziesięć, to no to nie wszystkie, nie? Karta rada jest tak, przeprowadź się. Ktoś opuszcza dom. Jest dom, w sensie nawet budynku, chyba że dom, w sensie domu, w sensie rodziny. Ale jest pokazany dom lub budynek i jest pokazane, pokazana karta opuszczania czegoś. Rada to jest ta sama karta. Patrzcie, Wy robicie to, to samo, co jest pokazane jako rada. Widzicie, że to jest ta sama karta? No, bo to jest ta sama talia, tylko to jest inna talia. Ale ta sama, tylko inna. No właśnie. Ale na pewno wiecie, co, na pewno wiecie, co teraz powiedziałam. Kochani... Ym... Tylko ma inną czapkę. Jezu, ja dopiero teraz zauważyłam, że on ma inną czapkę. Ale ja, ja. To ja, jeżeli chodzi o moją spostrzegawczość artystyczną, w sensie malunków, to, to ja nie mam. No nie, ale to ja, bo ja nie mam takiej miśki, takiego artystycznego zmysłu, jeżeli chodzi o, o takie malowane jakieś, to ja nie mam. Ja mam muzyczne, a takiego to... No i nie zauważyłam. No i powiedziałam Wam, że ta sama karta, a czapkę ma inną, kurde. Dobra, koziorożce już zgłupiały zupełnie i w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Kochani! Co wy jeszcze możecie zostawiać lub porzucać? No bo ja nie wymyślę, no tu jest czwórka buław, no więc ja powiedziałam o domu lub rodzinie i być może dom rodzinny, w sensie wyprowadzam się, jestem studentem, idę na studia, wyprowadzam się z domu rodzinnego, być może. Co by to nie było, czy to wy się wyprowadzacie lub porzucacie? Wy równie dobrze możecie mieć. Jakąś sytuację życiową, czy to rodzinną, czy to życiową, domową, czy cokolwiek, gdzie czujecie bardzo duży dystans pomiędzy sobą i jakimś innym człowiekiem lub ludźmi. I te karty, ta karta rada pokazuje, że, że po prostu trzeba to porzucić, coś musicie porzucić. Wy pokazujecie już ten dystans tak czy siak, lub opuszczanie, lub porzucanie, lub przeprowadzkę, no to jejku. Ale pokazujecie ten dystans emocjonalny, pokazujecie, że coś zostawiacie za plecami. A, chyba, że takie coś. Chyba, że się ktoś godzi w sensie z rodziną jakąś, czy z jakimś mężem, żoną, z dzieckiem, nie wiem. I jest pokazane wtedy, że to, co porzucacie, co zostawiacie za plecami, to jest jakaś przeszłość. Ja nie wiem, co porzucacie. Ja mam nadzieję, że ten koziorożec, do którego to jest przekaz, to będzie wiedział, co porzuca. No chyba proste, że musicie wiedzieć. Jak nie wiecie, no to to nie jest do Was. No misiaczki, to idziemy wtedy na Ascendent. Ale karta rada mówi porzuć, zostaw. Czyli dobrze robicie. Bo taka jest też karta rada. Zostaw to za plecami. No. Wodniczu. Niektórzy mają bliźnięta, skorpiona, lub lwa, lub barana, lub strzelca, ale nie musi być... Dobra, w ogóle nie musi być. No jeju, dobra, Miszki. Wodniczu Lisiu, kochany, macie pokazane zakończenie jakiegoś romansu lub wygasające uczucie. Zakończenie czegoś, co jest związane z romansem, związkiem lub uczuciem. Jeżeli to dotyczy pracy, to zakończenie jakiejś przyjaźni, nie tyle przyjaźni, co uku. A, może przyjaźni zakończenie. Może. Ale ja myślałam o pracy, to myślałam o jakichś układach, o jakichś porozumieniach. Co by to nie było? Związek, przyjaźń, czy jakakolwiek tam inna relacja, czy przyjaźń, czy układ jakiś. Nawet zawodowy układ, porozumienie, układ. Coś, co było i w ten weekend jest pokazane, że się kończy, albo już się skończyło, a w ten weekend jeszcze jakby to przeżywacie, albo coś się dokańcza. No, widzicie, no i bardzo specyficzne. I znowu, no, nie ma szans, żeby to było dla wszystkich wodników, dlatego być może inne wodniki będą sobie siedzieć z nie wiem z czym tam, z herbatką, czy z winkiem, czy z czym tam siedzicie, czytać książkę, czy coś tam robić, nie wiem, na wycieczkę pójdziecie na grzyby. O, podobno są grzyby, proszę, można iść. Um to tak, że będziecie mieć może jakiś po prostu zwykły tam weekend taki na luzie, ale gdzieś jest jakaś grupa wodników, która to musi usłyszeć, że coś się kończy w ten weekend, albo się, albo będą skutki jakiegoś zakończenia czegoś. I jest pokazane, słuchajcie, niektórzy z Was są żoną faceta, który zdradza. W ogóle jakieś takie to jest, kurde, beznadziejne. Ani tutaj jakiegoś super seksu, ani tu jakiegoś super wowa romansowego. Co to w ogóle jest? Dobra, jeżeli jesteście żoną lub partnerką chłopa, który zdradza, albo partnerem baby, która. Ktoś zdradza kogoś, wy jesteście osobą właściwie to nie ma znaczenia, czy zdradzającą, czy zdradzaną jest pokazane, żeby uważać na tego typu sprawy, jak romanse, jakieś poza jakimiś tam związkami, i jest pokazane, żeby w związku z takim romansem, jeżeli to wy jesteście oszukiwani, uważać na jakąś fałszywą osobę, która kogoś kusi. No to to na przykład byłaby kochanka Waszego męża, czy tam jakaś kochanek Waszej żony, czy partnerki, czy kogoś takiego. Ale jest pokazane, żeby uważać też na złość w sobie. Dziwna jest rada, ale rada... Dziwna jest rada, kochani. Rada pokazuje pewną bierność i niepoddawanie się jakimś impulsom. Wręcz nawet, jeżeli jesteście wodnikiem, który coś kończy w ten weekend, co by to nie było? Związki, relacje, przyjaźnie, romanse, seksy. Układy czy cokolwiek, to nawet dla tej grupy wodników jest pokazane, żeby nic z tym nie robić. W sensie, kończy się? Dobra, pa. Nie jest pokazane, że wy, jako wodniki, powinniście wykazać się tutaj jakąś, jakim, jakąś działalnością w kierunku tego jakiegoś czegoś, nie wiem, naprawiać, wracać, czy cokolwiek robić. Jest pokazane, nie, to zachowaj bierność, ale jednocześnie uważaj na zazdrość, złość, Kłótnie lub hamskich ludzi, lub kuszących ludzi, ale kuszących nie tyle dla Was, chociaż jeżeli byście byli facetem, no dobra, nieważne. Może Was ktoś kusi, ale to nie jest pokazane jako coś dobrego, to nie jest pokazane jako coś wartościowego. Nawet jakbyście Wy byli kuszeni przez kogoś, M może dlatego się kończy, może, może Wy to utniecie, może to jest coś takiego. Ale jeżeli mówię, jeżeli z Wami ktoś coś kończy, lub Was ktoś zdradzał, zdradza, zdradzał, czy jakiekolwiek takie nieuczciwości, to jest pokazane, żeby po prostu nie robić z tym nic. Żeby nie wdawać się w cokolwiek, zwłaszcza z tą osobą trzecią, z tą jakąś kochanką, kochankiem, żeby się nie wdawać w nic. Miszki, no Jezu, nie wiem. No wiem, że cholernie specyficzne znowu. I co Wam powiem? Uważajcie na złość w sobie. Zazdrość, złość lub kłótnie z innymi ludźmi. W ten Weekend. Uważajcie, dobra? Miszki, rybeczki. No dobra, no... No ja to powiem, a rybeczki się, nie wiem, obrażą, że ja to mówię, że to rybeczki robią. Może to nie rybeczki robią, może to człowiek robi. Może być inny człowiek spod znaku ryb, albo może być wodnik, ale nie musi. Nie, nie upieprzamy sobie w głowie, że musi być wodnik albo rybki. Ale... To pasuje do rybek, bo to jest rybkowa energia. Ale jeżeli Wy tego nie robicie, to być może robi to jakaś inna osoba wobec Was, albo po prostu to nie jest przekaz dla Was. Także nie przejmujcie się. Jeżeli Wy tego nie robicie, to w ogóle nic nie brać tego do siebie, olać zupełnie przekaz, biegać na ascendent, czy tam na księżyc, czy coś i się nie przejmować. Gdzieś jest grupa rybek, które. Siedzą w domu w ten weekend. Czy tam, nie wiem gdzie siedzicie, no rany boskie, możecie siedzieć w samochodzie pod oknami swojego jakiegoś byłego albo byłej. W sensie obsesji. No, w ogóle nie wiem, co to kurde tutaj jest robione. Rybki, które gdzieś siedzą i marzą i nie przestają wychodzić z iluzji, i śni im się wręcz nawet jakaś osoba, z którą nie mogą być. Co to jest? Zamiast, żebyście wy mi pokazali w ten weekend, że wy wychodzicie z iluzji, że wy otwieracie oczy i widzicie prawdę, i widzicie, że kurde, ten cieć albo ta cieciówka w ogóle nie jest dla mnie. Ta osoba w ogóle mydli mi oczy, ta osoba w ogóle do mnie nie przyjdzie. Nie wiem, nie możemy być razem, nie zasługuje na mnie, albo w ogóle nie pasujemy do siebie. O, nieważne. Zamiast takie coś zrobić, zamiast otworzyć oczęta i takie coś zobaczyć. I rzeczywiście wyjść z iluzji, to Wy mi pokazujecie dwie karty iluzji, nie jedną. Dwie karty iluzji. Bo jesteśmy rozmarzeni, Franek Eusebia, Gdzieś tam. I dosłownie, ktoś chyba siedzi, siedzi pod domem u tego człowieka w samochodzie, pod domem tego pod oknami, i patrzy. Miśki! Jezu, dobra, przesadzam z tym domem i z tymi oknami. Dobra, na pewno czegoś takiego nie robicie, ale gdzieś ktoś siedzi i, i siedzi rozmarzony i zasypia wieczorem i modli się niemalże wręcz, żeby się mu przyśniła ta osoba. To jest do tego stopnia obsesja. Co to ma być? Rybki! Ile razy ja przez ostatnie tygodnie czy nawet miesiące do tych rybek, które to robią, bo nie wszystkie to robią, spokojnie, Niektóre już z tego wylazły i chwała Wam za to. Alterki, które to robią. Ile razy ja przez ostatnie miesiące, czy nawet nie wiem, czy nie lata, mówiłam do rybek, błagam. Wyjdź z tego i przestać repecić w tej głowie głupoty jakieś. Miśki! Rada? Zaakceptuj, że to jest porażka. Totalna, że tu nic nie będzie. Zaakceptuj tą porażkę. Nie walcz o to. Złóż broń. Daj spokój. Jeżeli wy nie jesteście w ogóle takimi rybkami, które gdzieś tam właśnie mają jakieś takie wydziwianie w głowie, że ktoś tam, ktoś tam, gdzieś tam, coś tam, to wtedy, jeżeli ma, na przykład macie jakiś dobry związek, dajmy na to, ale coś ostatnio jest dziwnie między wami, to jest pokazane, że jest jakaś tajemnica. I ta tajemnica w waszej relacji jakiejś, to jest to, że ktoś marzy o kimś lub o czymś innym. Może nie może tego mieć. Ale gdzieś o czymś marzy i ukrywa to przed kimś. Może wy, no mówię, może wy, marzycie o czymś innym. Niespełnione marzenie ktoś ukrywa, że ma. I rada jest dosyć brutalna, bo ktoś ma tu niespełnione marzenie gdzieś w głowie, och, niech mi się przyśni, coś tam, coś tam, a rada jest taka, zaakceptuj porażkę. To jest porażka, to w ogóle jest bez sensu, nie walcz o to, daj sobie spokój. Brutalna rada. Ale rada jest brutalna nie dlatego, żeby to komuś łamać serce, tylko dlatego, że to jest iluzja, co ktoś myśli o tym niespełnionym marzeniu. To jest iluzja, to jest bzdura, to ktoś sobie coś w głowie wymyślił, co nie polega na prawdzie, i dlatego rada jest taka. Daj se spokój. To już, to już ta, tak jakby te karty chciały tak potrząsnąć, nie wiem, rybkami, czy człowiekiem, który tego słucha, może jakiś tam. Inny znak tego akurat słucha i do niego to przemawia. Potrząsnąć człowiekiem chciałyby karty i powiedzieć: Daj sobie już spokój, człowieku, przestań o tym marzyć i myśleć i śnić. Nawet ktoś myśli, że gdzieś jest jakaś utracona bratnia dusza czy inny płomień, a to jest pokazane jako jakaś jedna wielka porażka. Miszki, błagam, błagam. Ojej, dobra. Baranek ma się skupić na tym, żeby się uspokoić i przestać robić jajka. Emocjonalnie. Albo baranek ma się do kogoś nie odzywać. Jezusicku. Dobra, czyli dwa przekazy. To, no trochę mniej dramatu będzie niż przy rybkach przed chwilą. Zaraz do byczulisia dojdziemy, to będziemy mieć znowu, kurde, mydlące oczy, zamydlone oczy. Um, albo jest dla baranka jakaś propozycja, kurde, to może być finansowa propozycja, ale jest pokazana, żeby jej nie brać. To jest. Słuchajcie, no, szóstka monet to jest dobra karta, jak jest pokazana prosto. Bo ona wtedy pokazuje, że jest jakaś propozycja, coś, co się Wam upłaci. Ktoś coś da, ktoś coś weźmie, da od siebie, wymiana jakaś, coś, co ma sens. Przychodzi do Was ktoś i coś proponuje, inwestuje w Was, naprawdę inwestuje. I Wy macie też zainwestować i coś się, Czyli ta karta byłaby dobra, gdyby była prosto. Ale nie jest prosto, ona jest odwrócona do góry nogami i przy tym jeszcze jest pokazany singiel. Osoba niezależna. Czyli jeżeli jakiegoś baranka przychodzi w ten weekend człowiek i mówi chodź ze mną gdzieś tu w ogóle na randkę, zróbmy seksik, czy nie wiem, cokolwiek, to przepraszam bardzo, który z Was chce być singlem? Kto coś proponuje, a jednocześnie chce być singlem? Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle jest, że idziemy do. Jezu, coś tak wczuwam. Baranki, coś tak wczuwam. Rany Bościu, przecież rany... Przecież... Dobra, wy zrobicie sobie by... ta... i tak zrobicie, co będziecie chcieli. Ale to jest pokazane bardzo dziwnie, bo jeżeli wam ktoś coś proponuje, chyba że wam w ogóle nic nie proponuje, bo chce być singlem, być może. Być może wam nie proponuję, bo chcę być singlem, a wy macie się do tej osoby w ogóle nawet nie odzywać, ale jeżeli wam proponuję, to to jest nic. Nie wiem, nawet po co gada do was. Nie wiem po co słowa jakieś są wypowiadane przez tą osobę, bo ta propozycja to jest jedno wielkie nic. Chyba że przyleży po kasę. Ach, pożycz mi baranku pieniądze. No takie coś by mogło być. Jeżeli wy Słuchajcie, to, to tu uważaj, tu zwłaszcza do młodszych być może baranków, chociaż no to nie, to możecie mieć lat 50, a zachowywać się niedojrzale, ale gdzie, gdzieś jest jakieś baraniątko, które chce głupio, głupio wydać pieniądze w ten weekend. Rada: zastanów się, czy na pewno jest ci to potrzebne. To, co wy byście chcieli kupić, to jest drugi przekaz. A propos wydawania pieniędzy lub pożyczania pieniędzy. Nie pożyczać, nie wydawać na głupoty. Jest pokazane, że wy jesteście osobą niezależną, która sama podejmuje decyzje i nie będziecie w ogóle mnie słuchać. A i tak, i tak mam wam powiedzieć, żeby się może troszeczkę, żeby, żeby trochę przystopować, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, pożyczanie pieniędzy. Lub inwestowanie, albo nawet yy, branie jakiejś czyjejś propozycji, inwestowanie w coś, co nie ma sensu. Inwestowanie w singla, w kogoś, kto chce być wolny, albo inwestowanie, czy udawanie, że się w coś inwestuje, a i tak chcemy pozostać niezależni. Być może baranek to komuś robi, być może inny znak tego słucha i uważa, że on bardzo chce inwestować, i w takim razie, co ma z tego wiedzieć? No to ma wiedzieć, że wtedy baran nie chce inwestować. Jedna osoba tutaj nie chce inwestować, bo chce być wolna, singlem chce być. A jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to baranek pokazuje: Hej, ja i tak zrobię, co chcę. No to się zastanów w baranku, bo możesz zostać troszeczkę z jakimś kuwienkiem kupionym za ciężkie pieniądze. W ogóle to jest pokazane, że nawet to nie jest potrzebne komuś. Ale i tak zrobicie, jak będziecie uważać, komu jak komu, ale barankowi to nie przetłumaczy. Baranek i tak, i tak zawsze sam na własnym błądzie się musi się musi nauczyć. Także pamiętajcie, uważać z pieniędzmi i uważać z ludźmi, którzy udają, że chcą inwestować, ale Wy również nie róbcie czegoś takiego, że nie pokazujcie komuś, że chce w Ciebie inwestować i jeżeli chcecie być wolni. Nie, po prostu nie odzywać się, do, nie proponować, nie brać propozycji, a też nie proponować nikomu czegoś, jeżeli wiecie w głębi duszy, że na razie chcecie mieć święty spokój. Dobra? Jest też pokazane, że gdzieś jakiś baranek ma dziecko. Jeżeli nie jest dzieckiem, młodą osobą, to ma dziecko, które ma jakiś problem pod tytułem, że chce się czuć bardziej niezależne, a jednocześnie jest pokazane, że to dziecko jest jeszcze bardzo niedojrzałe i że nie można dać jemu czy jej stuprocentowej niezależności, bo jest bardzo dużo jeszcze takiego dziecięcego czegoś dziecięctwa dziecięcości. U tej osoby. Miejcie to na uwadze, jeżeli macie jakieś takie dzieci, być może nastoletnie. Misiaczki i tyle. Oj, by czuli się, by czuli się. Słuchajcie, może i to jest Wasza bratnia dusza. Być może. Ja nawet nie powiem, że nie, bo powiem szczerze, że z tych kart, patrząc na te karty, to nie wiem. Może to jest ktoś, kto jest gdzieś połączony z Wami duchowo bardzo, bardzo, bardzo. Ale jednocześnie mamy również pokazane, jednocześnie również, tak powiedziałam te dwa słowa w jednym zdaniu, mamy jednocześnie również, mamy też pokazane, jednocześnie również też e, mamy pokazane, że jest to jakaś, jest całą głupawkę, sorry, byczulisio. iluzja, że jest iluzja. I teraz pytanie, czy Wy macie nieszczęsną, bratnią duszę lub jakąś miłość życia, która jest jednocześnie. Osobą, której na przykład nie można ufać, no to się niestety może zdarzyć. Ludziom się wydaje, że bratnia. Ja nie, wiem. ja nie wiem, kto to wymyśli i kto to wam do głowy niektórym z Was, bo niektórzy większość z Was wie, ale niektórzy to cały czas jeszcze myślą, że jak jest bliźniaczy płomień albo bratnia dusza, to nie ma możliwości, żeby ta osoba mnie zraniła. Jak to nie ma! Bliźniaczy płomień lub bratnia dusza to jest tylko i wyłącznie jakieś połączenie gdzieś tam z góry, które było zanim zeszliście na ziemię. Ale potem, po tym, jak zeszliście wszyscy na ziemię, tych bratnich dusz, to można mieć Bóg wie ile? Nie wiem nawet ile. Może jest jakaś skończona liczba, ale ja jej nie znam. Ale bliźniaczu jest jeden, także spokojnie. Ale potem, jak żeście zleźli na ziemi, żeście się kotłowali w tej ziemskości, to żeście wszyscy, czy my wszyscy ludzie, nazbieraliśmy karmy, i potem można poznać taką bratnią duszę, która w ogóle, Jezu, jak ja kocham, tu w ogóle bezwarunkowo kocham i tak dalej, A tam jest jakaś łajzunia po drugiej stronie i narcyz. A? Tak! Narcyz, łajzunia! I wcale to nie musi oznaczać, że to nie jest bratnia dusza, to po prostu oznacza, że to nie jest człowiek dla was na to życie. Co z tego? Co z... Miszki, naprawdę błagam. Co z tego, że jest jakaś bratnia dusza, czy jakiś inny płomień, jeżeli osoba w tym życiu jest na przykład wredna, narcystyczna albo po prostu nie chce was tak w 100%. Może nie chcieć, może być podła. Może mieć wretny charakter. I co tylko dlatego, że mamy połączenie duchowe, to wy macie się męczyć całe życie? Kto to wymyślił w ogóle? Znaczy, jak się ktoś chce męczyć, to niech się męczy. Tu jest pokazana iluzja. I ja bym wam nawet powiedziała, że to jest iluzja, że to jest bratnia dusza, czy jakiś inny płomień, lub że to jest iluzja, że wy się kochacie, ale ja nie mam takiego wrażenia, że iluzją jest uczucie, i uczucie może być prawdziwe. Ale iluzją jest chyba myślenie, że ten związek się uda. Że ten związek w tym wcieleniu ma sens, i no to ktoś siedzi w takiej iluzji. Jest też pokazane, że ktoś będzie pił lub brał narkotyki w ten weekend, ale to. I to jeszcze we dwójkę z kimś. No to uważajcie na robienie seksu po alkoholu lub po jakichś narkotykach. To są takie transy nieprzytomne i, i to, to nie jest dobra energia. No, no to zróbcie, no to zrobicie, jak będziecie chcieli. Ja wam tu nie mówię, co macie robić, ale jeżeli bardziej wam zależy na czystości, na czystym przepływie energii itd., itd. to ja bym tak trochę po prostu bardziej uważała. Um, ale w każdym razie, mówię, jakieś iluzoryczne rzeczy. Teoretycznie mogłabym jeszcze powiedzieć, że Wy z jednej strony macie wielką miłość i prawdziwy, dobry związek, który jest stabilny, a z drugiej strony jedno z Was w tym związku jest kuszone przez jakąś iluzję. Może to jest coś takiego. Nie ufać i być podejrzliwym jest rada. No beznadziejna rada, no bo jak, komu macie nie ufać, co no? Tej osobie, która tu przychodzi, tej iluzji, która tu jest robiona, uważać, przemyśleć wszystko, zanim się coś zrobi, być podejrzliwym, być uważnym, być ostrożnym, nie ufać wszystkim ludziom dookoła, niestety. Uważać na plotki i uważać na to, co się komuś mówi. Uważać na to, co się komuś mówi, żeby potem nie było. By czuli się, co to miało być. Bli -hi 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 -da. no Bliźnięta też będą się oddawać. Miśki, co to jest za weekend, że wszyscy piją albo co robią? Co to w ogóle ma być? W w ten, y lwiaczek to samo, bo tak patrzę jeszcze, kto tam jeszcze jest później. Lwiątko ma to samo. Wszyscy będą pić i imprezować. Co to za imprezy w październiku? Jesień idzie, na tyłku siedzieć z herbatką, z, nie wiem, tam sokiem malinowym czy coś, a nie łazić po. Dobra, żartuję. Możecie łazić, Miszki. A może jesteście studentem, i wiadomo, że jak się poszło w październiku na studia, no to przecież wiadomo, że tutaj musi być imprezowanko, no to o czym my w ogóle mówimy. Mamy pokazane, że bliźnięta mają bardzo dużo opcji w, tym, w ten weekend, ale jedna z tych opcji jest głupia. Opcja, która jest głupia, polega na jakimś dziwnym seksie. Nie wiem, co mówię i do kogo. Mm -mm, nie wiem. Jest pokazany brak porozumienia, być może w seksie. Jest też pokazana osoba, która mogłaby chcieć przyjść tylko na. Uważajcie na takie rzeczy. Uważajcie, zwłaszcza te bliźnięta, które nie mają stałego związku, ale kogoś poznają, gdzieś tam nie, wiem, wychodzicie na randkę. Jest pokazane, że ktoś by was potraktował jako po pierwsze jedną z wielu opcji. Albo jako szybki seks, taki jednorazowy. No chyba, że chcecie. No jejku, no może chcecie tak być potraktowani. A może Wy kogoś tak potraktujecie. Jeżeli inny znak tego słucha i idzie na randkę z bliźniętami, to uważać. Um, kochani, to nie jest fajna energia. Ja Wam nie będę tutaj mylić oczu i czarować, że wow, jakie seksy idą. To nie jest fajna energia. Ta energia albo oznacza szybki seks, na raz, bez uczuć, bez niczego i... Obawiam się, że dla kogoś nawet niezbyt satysfakcjonujący, przynajmniej dla jednego z was, to jest jedna rzecz. A po narkotykach, po alkoholu. Ej, przed chwilą to samo było u byka, żeby nie, żeby uważać na jakieś trunki, nie robić seksu po alkoholu lub narkotykach, i wy macie podobnie. Po jakichś środkach by ten seks był robiony? Jest, to do kogo ja mówię? Czy to jest za bardzo specyficzne, żeby to mogło być dla wszystkich, ale uważajcie na takie rzeczy. Ale jest jeszcze drugi przekaz. Także jeżeli chodzi o jakiekolwiek seksy, spotkania, trunki, dziwne rzeczy, to uważać, uważać również na kłótnie, ale jeszcze jest jedna rzecz. Wracacz, który tak naprawdę nie wraca. Albo wy marzycie i czekacie na tego wracacza, albo wy się zastanawiacie, czy się z kimś pojednać. Nie ma pojednania w ten weekend i jest pokazane, że wy nie macie nic robić w kierunku tej osoby. Rada dla Was jest taka, nie rób seksu, nie wracaj, nie działaj w ich kierunku, ale uważaj na złość. Wy, wy, macie, wy macie pokazane, że Wy macie uważać, żeby czegoś głupiego nie zrobić w ten weekend. Uważajcie na alkohol, narkotyki, przygodny seks, fałszywych ludzi, wracaczy, fałszywych przyjaciół też, nie tylko jeżeli chodzi o seksy. Uważajcie, wy macie radę taką, żeby nie zrobić czegoś w ten weekend. Czyli zaczniecie weekend bliźnięta i będziecie mieć różne propozycje i różne sytuacje będą do was przychodzić. I w pewnym momencie do niektórych bliźniąt, bo ja wiem, że nie do wszystkich, może przyjść taka sytuacja, w której będziecie musieli podjąć decyzję, czy to zrobić, czy tego nie zrobić, nie zrobić. Tyle. Nie zrobić seksu, nie wrócić, nie upić się, nie wziąć narkotyku, nie pokłócić się, nie uderzyć kogoś, nawet takie coś. Uważać, żeby kogoś nie uderzyć. Macie czegoś nie zrobić. Uważamy bliźnięta, tu jest przestroga. Możecie tego nie zrobić. Możecie. To nie jest tak, że to się musi stać. Absolutnie. Jezu, co ja gadam? Ja czasami się zastanawiam, do kogo ja mówię, bo te czytania są czasami takie dziwne, ale z drugiej strony, kochani, wypamiętajcie. Czytania Tarota nie są dla ludzi szczęśliwych, którzy chcą posłuchać o kwiatkach i motylkach, tylko dla ludzi, którzy potrzebują w tym momencie rady. Więc 85% bliźniąt może w ogóle nie mieć takiej sytuacji w ten weekend. Jesteście osobą, która ma jakąś stabilizację, macie zaplanowany weekend, nie stanie się wam to. Ale gdzieś jest jakaś grupa bliźniąt, która miała to usłyszeć, ma, tego, ma czegoś nie zrobić. I dlatego takie coś wyszło. Pamiętajcie, że to jest, to jest istotne, żeby nie było tak, że a co za głupoty. No dla kogoś to było, ok? Także musimy też mieć szacunek do ludzi, którzy naprawdę potrzebują takiego jakiegoś przekazu w danym momencie. A nie, żeby się wkurzać, że dla was na przykład nie było przekazu. Dobra, kochani? Raczulisiu. Raczulis jest przemądry i gratulacje moje dla Raczulisia. Gratulacje. Bardzo mi się podoba to. Bardzo, bardzo. Bardzo mi się to podoba. Kochani, nie wiem, czego to dokładnie będzie dotyczyło. Albo dotyczy to związku, który nie ma sensu, ale jeszcze istnieje. Albo dotyczy to relacji, która się już załą załączyła. <grym> zakończyła. I dobrze, że się zakończyła. Albo dotyczy to jakiejś innej sytuacji życiowej. Praca, biznes, nauka, przyjaźnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale coś, coś. jest. nie mogę mówić. Ale coś, co nie ma sensu. Mało tego, wy wiecie, że to nie ma sensu. Wiecie, że coś nie ma sensu i chcecie wyjść z jakiejś stagnacji. Wyjść ze stagnacji, czyli zerwać, albo nie wrócić. Albo odejść, zmienić pracę, zmienić studia, nie wiem, yy, nie przyjmować wracacza. Nie, nie wiem, cokolwiek. Słuchajcie, to dla każdego może być jakaś inna sytuacja życiowa. Dla kogoś to może być przyjaźń jakaś dziwna, co też nie ma sensu. Ale ta rzecz lub sytuacja, mówię związek, relacja, praca, biznes, studia, nie wiem, co jeszcze tam w życiu. No jakaś sytuacja. To jest coś, co... Żeby to było w przeszłości, to musieliście strasznie się męczyć. Strasznie się umęczyliście, bo ciągle były przeszkody, ciągle się coś złego działo. To jest tak, ja tylko do tych raków mówię teraz. Jakby od dawien dawna, nie wiem czy od wielu, wielu tygodni, czy od miesięcy, czy nie daj Boże od lat, wszechświat dawał Wam znaki, że ta sytuacja jest beznadziejna i trzeba ją zakończyć. Dlatego, że zawsze były jakieś kłody pod nogi. I gdybyście słuchali tego, tych kłód, słuchali tego, że, że cały czas nie idzie tak, jak powinno, cały czas nie jest tak, tak łatwo, to może ja nie powinnam być w tej sytuacji. Gdybyście tego wtedy słuchali, to już byście byli wyszli z tej sytuacji wcześniej. Może już wyszliście. Być może już wyszliście. Jeżeli jeszcze nie wyszliście, to wyjdziecie teraz, albo dochodzicie do tego momentu, żeby wyjść. Dlaczego? Bo macie pokazane w końcu, i to jest naprawdę, mówię, gratulacje, raki, że zaczynacie rozumieć, albo już zrozumieliście, że ta sytuacja lub relacja, związek, cokolwiek, nie ma sensu. I pokazujecie, nie, ja już, ja już nad tym nie będę pracować. Ja już nie będę się w to angażować, ja już tego nie będę ratować, mi się już nie chce. Ja już jestem zmęczona, zmęczony. Rada, odciąć się, zostawić za plecami, iść w swoją stronę, w stronę nowego, ale jak burza. Wychodzicie z jakiejś stagnacji związkowej, miłościowej, zawodowej, finansowej, nie wiem, każdy może mieć co innego. Wychodzicie ze stagnacji, bo zobaczycie, czy już zobaczyliście niektórzy, i już do was dotarło, że coś jest po prostu od dupy rozbić za przeproszenie. No nie ma sensu. Ze no, będziecie tutaj, kurde, bawić w to, Bóg wie, ile jeszcze. Idziemy w swoją stronę, raczuli się. Dobrze robicie. Macie rację, że rezygnujecie z tego czegoś. Macie rację. Co by to nie było? Ojeju, lwiaczku bombelacz. Kochani, jeżeli myślicie o przeprowadzce, o braniu kredytów, o jakimś kupowaniu domów, ja nie wiem, czy wy będziecie szukać w ten weekend tego jakiegoś domu, czy, yy, czy oglądać domy, czy gdzieś jeździć, czy zastanawiać się nad jakimiś kredytami. Niektórzy będą upiększać swój własny dom, coś kupować do domu, coś czyścić, sprzątać, remonty. I jest pokazane, że z domu, który nie jest idealny lub nie jest wasz. Zmieniacie tą sytuację, jakby przechodzicie w sytuację, w której będzie bardziej idealny, lub będzie wasz. Niektórzy będą zmieniać dom, na przykład, wynajmowany na dom kupiony, własnościowy, a niektórzy będą inwestować, nawet jeżeli to nie jest wasze jeszcze, ale inwestować w coś, na przykład mówię, remonty, upiększania, meble, cokolwiek, żeby zrobić, żeby było ładniej, żeby było lepiej. I to jest ten weekend, kiedy wy, niektórzy z was, będziecie to robić. I dla tych z Was, którzy muszą nad czymś w ten weekend popracować, pomęczyć się, popracować, zamiast usiąść przed, nie wiem, telewizorem, czy nawet pójść na spacer, czy nie wiem, gdzieś tam sobie jakieś, jakąś imprezkę zrobić. Dla tych, którzy muszą poświęcić coś miłego po to, żeby zrobić coś porządnego, macie to poświęcić w ten weekend. Ważniejsze będzie to takie stabilne coś, co, to jakaś zmiana na coś lepszego. Na przykład mówię, domu, a chyba że w rodzinie coś tu się dzieje, ale zmiana, jakieś ulepszenie czegoś, to będzie ważniejsze niż jakaś przyjemność. Podobnie, jeżeli macie dylemat pomiędzy rodziną i kochankiem, kochanką. Dokładnie ten sam przekaz. Dokładnie. Jest pokazane, wy macie gdzieś trochę podupadającą, trochę nieudaną dziesiątkę kielichów, ale tu jest stabilizacja, wy to możecie ulepszyć. Ale wtedy musicie zrezygnować z dziewiątki kielichów. Wielu ludziom się wydaje, ja to widzę kochani, bo ja rozmawiam z Wami prywatnie przecież, że naprawdę, że trawa jest bardziej zielona gdzie indziej. Tylko dlatego się tak ludziom wydaje, że ich własna trawa, czyli ta nieszczęsna, troszkę podupadająca dziesiątka kielichów, jest znana, jest nudna. Każdy centymetr, wszystko znacie, wszystko wiecie, nic tu nie można nowego już wykrzesać. A nowa trawa, która jest na przykład gorsza, być może wcale was tak bardzo nie chce, jest nowa, jest ekscytująca, jeszcze nie wiemy, co to może być. Zawsze nowe jest bardziej interesujące. Ale to nie znaczy, że trzeba zmieniać coś, co jest dobre i wypróbowane, na coś nowego. W tym wypadku trawa nie jest bardziej zielona gdzieś indziej, jeżeli ktoś by się zastanawiał i chciałby, żeby mu karty doradziły. Nie jest. Mm -mm. Nie jest. Utrzymaj swoją stabilizację, zrezygnuj z przyjemności, która może być tylko chwilowa. Tyle. Tyle. Uważaj również na imprezy i na alkohol w tym tygodniu. Mogą być wydatki, dobre wydatki, ważne wydatki. Może być naprawianie związków, może być nawet podejmowanie decyzji. Chcę założyć rodzinę, chcę poszukać kogoś poważnego do związku, otwieram się na to, przestaję randkować z jakimiś gówniarzami czy coś takiego. No, obu płci. No, ja nie mówię, że faceci to gówniarze. Ja mówię ogólnie z jakimiś ludźmi, którzy są w ogóle zupełnie um, niepoważni. Przestaję w um, coś takiego się wdawać, przestaję romansować. Um, będę się skupiać na znalezieniu czegoś, co by mogło być rodziną i stabilizacją. Jeżeli jesteście singlem, to moglibyście też takie decyzje. Podejmować miszki. No. Tak to wygląda. Dobra. No i proszę, proszę. E Jezu, słowo panna mi wyszło z głowy. Chciałam mówić w Agusiu. Po Potem sobie uświadomiłam, że to nie jest Wagusia. Bo zupełnie słowo panna mi wyszło z głowy. Jezu. Panienki so. A to są wasze karty. Bo ja myślałam o was, jak te karty wyjmowałam. Także spokojnie. E Kochani. Jezu, nawet nie wiem, co Wam mam powiedzieć. To są bardzo dobre karty. To są bardzo dobre karty. Karty mogą dotyczyć związku, zwłaszcza takiego, który jest nowy i jest budowany, lub takiego, który był zepsuty i się naprawia. Czyli albo coś budujemy, rozwijamy, albo coś naprawiamy. Remontu, sprzątania, czegoś robio, robio, robienia. Jezu, nie umiem mówić! Robienia czegoś w domu, remontu, sprzątania. E, budowania, budowy, cokolwiek, znowu, no to, to chodziłoby w tym momencie o jakieś materialne rzeczy. Biznesu, studiów, szkoły, e, ważnych dokumentów, załatwiania ważnych dokumentów, uczelnianych jakichś rzeczy. Wszystko, wszystko, co jest związane z rozwojem lub budowaniem lub naprawianiem. Jakbyście na to nie popatrzyli, to może być jakakolwiek, to może być jakakolwiek sfera waszego życia. Kochani, to nawet się ktoś może przygotowywać na to, żeby mieć dzieci. To rozwój, to może być ciąża dla niektórych. Nie wymyślę, co to jest. To cokolwiek, co, że coś się rozwija, coś idzie do przodu, krok po kroku idziemy do przodu. Taki macie przekaz. Chcecie mieć dzieciaczki? Miejcie dzieciaczki, rada cieszyć się. Również dla niektórych z Was, to może bardziej dla tych, którzy coś próbują budować razem lub, lub naprawiać jakiś związek. I jest pokazane, żebyście troszeczkę się cieszyli i jak, żebyście jak dzieci trochę byli czasami. Żebyście razem we dwójkę, wiecie, wy jako para, żebyście czasami oddali się takiej dziecięcej radości. Żeby nie było wszystko takie strasznie ciężkie, takie smutne, takie szare, takie nie wiem jakie. Tylko żeby było w tym trochę takiej dziecięcej magii. Wiecie o co mi chodzi? Nie wiem, idźcie gdzieś w góry, połaźcie gdzieś, pocieszcie się czymś. Jeżeli czekacie na dziecko, no to też jest pokazana radość i takiej takie jak to powiedzieć koneks, jak to powiedzieć po polsku? Połączenie z własnym, wewnętrznym dzieckiem. Czasami kobiety, które są w ciąży, to myślą o tym, jak one były dzieckiem, rozmawiają z mamą, jak były małe, kupują jakieś ciuszki, czy buteleczki, czy coś takiego. To wszystko jak najbardziej tak. Ale jeżeli robicie sprzątania lub remonty w domu, to jest pokazane, żeby zaangażować do tego również swoje dzieci. Zrobić coś jako rodzina, wszyscy, którzy mają rodzinę. Kochani, no nie wiem, co jeszcze wam wymyślić. Jest pokazane, że idziecie jak burza. Niektórzy z Was zostawiają coś innego, odcinacie się od czegoś i tym samym robicie ogromny krok ku czemuś lepszemu. I to jest takie już bardziej ogólne, bo to może być cokolwiek. Niektórzy zerwali z kimś i nie będą nic naprawiać. Zerwali, odłączają się, pa, idę w swoją stronę. Ale karta rozwoju pokazuje, że wyjdziecie w dobrą stronę, że dobry ruch zrobiliście, bo w tym momencie krok idzie, krok robicie do góry po schodach, tak jakby do przodu, a nie cofacie się. No, Miszki, także tak to wygląda. Bardzo dobre są te karty wasze. Dziecięca zabawa, dzieci, wszystko co związane z dziećmi, rodzina, przyjaźnie. Spotkajcie się z przyjaciółmi, niektórzy z was. Poróbcie coś z dziećmi. Skupcie się na dzieciach, na rodzinie. Yy, miejcie kontakt z własnym, wewnętrznym dzieckiem. Yy, tak, jakbyście mieli przeżywać radość taką dziecięcą, bo to wam pomoże yy, poczuć takie bardzo pozytywne emocje. Takie, taka niewinność jest w tych emocjach pokazana. Niektórzy z Was będą się również kontaktować z jakimiś ludźmi, przyjaciółmi, rodziną, gdzieś ze stron yy, tam, gdzie się wychowaliście, z waszych yy, jakby domowych stron. No, nie wiem, jak to powiedzieć. W sensie tam, skąd pochodzicie i dlatego dzieciństwo to jest też pokazane wtedy. Bardzo dobre karty, panny. Co byście nie robili, bardzo dobre karty. Kochani, dobra, zróbmy jeszcze szybciutkie, wybierz kartę z kart anielskich. Um, od 1 do 5. Od 1 do 5 dzisiaj. No, tak zrobimy. Od jeden. Zawsze robię od 1 do 3, a dzisiaj zrobię od 1 do 5, dobra. Możecie wybrać dwie cyferki, jeżeli chcecie. Czwórka. No dobra. No okej, okay. i piątka. Piątka, kochani, jedynka. Zasługujesz na miłość. Zasługujecie na miłość. Kochani, to jest przekaz albo dla tych, którzy są w jakiejś relacji, gdzie tej miłości nie ma. I jest pokazane zaraz zaraz, ale w czym ty siedzisz? Czemu ty tutaj się męczysz? Przecież Ty zasługujesz na kogoś, kto Cię naprawdę kocha. Kto Cię będzie kochał, szanował, kto będzie patrzył na Ciebie, będzie mówił, ja chcę z Tobą być do końca życia. Ja chcę yy, mieć z Tobą być może tam rodzina, a może nie, może jesteście trochę starsi, ale ja chcę spędzić z Tobą resztę moich dni. Zasługujesz na miłość. Być może ktoś jest trochę niedowartościowany, być może ktoś musi popracować trochę nad poczuciem zasługiwania na miłość, skoro taka karta wyszła. Dwójka. Pasja. Pasja. Pozwól Twojemu sercu śpiewać i duszy, Twojemu sercu i duszy śpiewać z radością. Pasja, oddać się pasji jest pokazane. Kochani, to mi trochę przypomina. Głupio to powiem, głupio to zabrzmi, ale przed chwilą mówiłam do. Do kogo ja to mówiłam? Do panny coś na temat takiego, takiej beztroski. Yy, tutaj, co prawda, jest pasja, więc to jest bardziej zabarwienie seksualne niż to, co tam było, takie beztroskie, ale również chodzi o, o radość, o radość życia, yy, o to, żeby oddać się jakiejś pasji. Być może z kimś łączy was jakaś pasja, albo macie dbać o jakąś pasję. Trójka wycofanie. Czas wycofać się ze świata, odłączyć, wycofać się ze świata. Kochani, jeżeli macie, jesteście we dwójkę, macie człowieka, to być może chodzi o to, żebyście w ten weekend spędzili trochę czasu tylko we dwoje. Sprzedać dzieci babci, a może macie duże dzieci, a może nie macie dzieci. Miszki, wy we dwójkę tylko i wyłącznie. Ci, którzy są sami, jest pokazane, żeby się trochę odłączyć od świata. Żeby, że może nie trzeba Bóg wie, czego robić, Bóg wie, czego planować. Może trzeba przemyśleć pewne rzeczy, może trzeba pomedytować, może trzeba coś uleczyć w sobie. Czwórka, no i ta karta wyszła odwrócona, a ja, co, jest, co się rzadko zdarza, bo ja zazwyczaj te karty mam prosto, to się musi wtedy zdarzyć, kiedy przez przypadek coś mi się gdzieś, nie wiem, jak mi coś wypadnie podniosę, włożę do talii i potem tego nie odwrócę, ale yy, zazwyczaj te karty wszystkie są prosto ułożone. Ta karta była odwrócona, więc spróbujemy zobaczyć, co, jaki problem. To, to, może to może to dlatego, że to jest problem. Albo problem jest w, ym, w szczerości podczas rozmowy. Bo ta karta to jest karta rozmowy od serca. Szczerze porozmawiajcie o swoich uczuciach. I ta karta jest ym, odwrócona. Kochani, jeżeli to jest jakiś bardzo duży problem w istniejącym związku, być może trzeba więcej rozmawiać, zapytać. Na, tam, co człowiek czuje, powiedzieć, co wy czujecie i tak dalej. Ale jest tutaj, ponieważ ta karta wyszła odwrócona, jest to jeszcze jeden myczek. Mianowicie taki, że niektórzy z was mogą mieć do czynienia z kimś, kto nie jest wobec was szczery, macie uważać, zwróćcie uwagę, bo czasami wy, to, wy mi to czasami piszecie nawet w mailach, albo mówicie mi podczas rozmowy, że ktoś wyznaje miłość i wy wiecie, że na pewno jak wyznaje miłość, to na pewno kocha, ale zachowanie jego lub jej. Zazwyczaj jego, bo kobiety się troszkę inaczej zachowują, jak manipulują. Ale jego zachowanie pokazuje coś zupełnie innego. Jeżeli macie taką osobę, która mówi o swoich uczuciach, a pokazuje zachowaniem zupełnie coś innego, może nie należy temu ufać. Zastanówcie się nad tym, czy czasem nie ma tu rozdźwięku pomiędzy tym, co ktoś kłapie do was, a jak was traktuje. Bo ta karta wyszła odwrócona, więc ja nie wiem, czy tutaj jest szczerość, czy tutaj szczerze ktoś mówi o uczuciach. Tyle. I piąteczka, yy, miesiąc miodowy, taki jest tytuł tej karty, ale to nie znaczy, że jedziecie w miesiąc miodowy, znaczy może ktoś jedzie. No. Ale ta karta mówi: cieszcie się czasem spędzanym razem. Albo jeżeli ktoś jedzie na jakieś wakacje, to po prostu cieszcie się wakacjami. Jeżeli ktoś gdzieś kogoś odwiedza, jakąś rodzinę, czy w ogóle ma wolne, no bo jest weekend, no to wiele ludzi ma wolne, to macie się cieszyć tym czasem spędzanym z kimś, z jakimiś ludźmi, być może z partnerem, z partnerką, a może ta karta mówi, że powinniście dać sobie trochę czasu razem, żeby spędzić ten czas razem, żeby więcej czasu spędzać razem. Cieszcie się czasem spędzanym razem. Miśki... Jezu, tyle? Tyle? Jakoś długa mi zeszła ta dzisiejsza weekendówka, mi się wydaje. Strasznie chyba długo gadałam. Zazwyczaj chyba są krótsze. Dobrze, kochani. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w... W sobotę zazwyczaj są tygodniówki, a w niedzielę będzie czytanko na pełnię. I czytanko na pełnię to jest, co jest przed nami ukryte, także bardzo ciekawe, moje ulubione, także będziemy sobie to robić. Na razie tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli się Wam to do czegoś przydaje. A na razie buziaczki. Pozdrawiam. No i papa.